Cześć, witajcie na moim kanale. Otóż, jak widzicie, mam tutaj kamerkę Sony FDR X3000R i sądzę, że przyszedł czas, aby powiedzieć Wam parę słów na temat jej użytkowania, ponieważ mam ją już około 2-3 tygodni, no i coś tam mogę powiedzieć na jej temat. Także pokażę Wam przykładowe materiały, pokażę Wam, jak kamerka nagrywa, no i powiem jeszcze o niej parę słów. To może na sam początek, czy z zakupu jestem zadowolony? Otóż, jeśli miałbym powiedzieć ogólnie, to tak, jestem zadowolony. Aczkolwiek nie obyło się bez minusów i jest to trochę słaba część tej kamery, ponieważ kamera kosztuje ponad 2000, a w zasadzie z ubezpieczeniem, które wziąłem, kosztowała 3000. No jest to opcja, która daje gwarancję na 5 lat, przedłuża gwarancję na 5 lat. Plus, jeżeli kamerkę uszkodzę nawet z własnej winy, no to zostanie mi zwrócona równowartość tego, co za nią dałem. A także w przypadku kradzieży, no oczywiście muszę to wtedy zgłosić, tak? Ale no w przypadku, kiedy to zgłoszę, no to mam również zwrot pełnej kwoty, tak? No więc jednak postanowiłem, że wezmę tutaj tę dodatkową opcję. No ale wracając do samej kamerki. Tak, kamerka jest bardzo fajna, ma bardzo fajne funkcje. Poznałem część z nich, bo oczywiście zapewne nie poznałem wszystkich. No ale z tego, co ją poznałem, no to ma bardzo fajne funkcje. I owszem, jest jedną z aktualnie najlepszych kamer na rynku, jak nie najlepszą. Jeżeli chodzi o stabilizację, no to faktycznie wygrywa tutaj ze swoim konkurentem GoPro Hero 5. Z tego, co widziałem, niedawno wyszło GoPro Hero 6 i ma dość dobrą stabilizację, aczkolwiek nie wierzyłbym materiałom, które pojawiają się na sieci. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze stabilizacja w tym GoPro Hero 6 jest software'owa tylko i wyłącznie, a jednak raczej nie ma co porównywać software'owej do hardware'owej stabilizacji, tak? Dodatkowo filmy, które pojawiają się na internecie zaraz po wyjściu, bardzo często są filmami, niestety, ale spreparowanymi. A potem dopiero wychodzi to, jak dana kamera filmuje czy też kręci. Chociażby jeżeli chodzi o tę kamerkę, no to nie kręci ona tak jak na filmach promocyjnych, że tak to nazwę, czyli oficjalnych, ale także nie kręci ona jak na filmach, które są najbardziej popularne na YouTube. Na YouTube otóż chodzi o wszelkie kanały, które recenzują na przykład. Filmy te wyglądają bardzo dobrze, a potem w praktyce wychodzi, że no, jest trochę gorzej. Na przykład minusem takim jest, że kamerka w nocy nie nagrywa tak idealnie. Widać ziarno, no ziarno jest widoczne, także no, no ma swoje minusy. Ale tak jak powiedziałem, ogólnie jest bardzo fajna. No dobrze, i teraz wracając jeszcze do kamery, może teraz zaprezentuję, co tak w ogóle tutaj mamy przy tej kamerze. No oczywiście wielki obiektyw, który widzimy na samym początku. Tutaj na dole i na górze są zaczepy do wszelkich dodatków. Tutaj mamy oczywiście mikrofon stereo, czyli jeden i drugi tutaj. Tu jest dioda sygnalizująca nagrywanie. O ile dobrze się orientuję, tu chyba jest głośniczek, może? Nie wiem, co to jest to u góry. Dobrze, tutaj mamy przyciski do opcji. Góra, dół, tutaj wchodzimy do menu. Tu mamy tag NFC. Tu też jest dioda, która sygnalizuje nagrywanie. Też mamy diodę. Mamy przycisk nagrywania, przycisk włączania. Dioda sygnalizująca nagrywanie. To jest zatrzask do klapki baterii. Tak jest odblokowane, możemy otworzyć. Tak jest zablokowane. Tu mamy zaczep na smycz, następnie otwór do karty microSD czy też M2, zaczep do statywu i wszelkich akcesoriów, tak? No i to by było tak naprawdę na tyle. No tutaj po otworzeniu tej tylnej klapki też mamy wejście do zewnętrznego mikrofonu, mamy mikro USB, no i mamy też port mikro HDMI. Wtedy możemy podłączyć kabel, podłączyć HDMI do telewizora i możemy wyświetlać nasze wideo. Ponieważ kamerka nie ma ekranu kolorowego, więc nie możemy tutaj podglądać tego, co nagraliśmy, tak jak na przykład w
w SJCAM M10, tak? No właśnie. No jakby ktoś chciał porównać wielkościowo, tak w ogóle. M10 jest, mi się ją uda wyjąć. M10 jest takiej wielkości. Że tak naprawdę sama optyka jest podobnej wielkości, no ale wiadomo oczywiście, że o wiele lepsza jest tutaj, bo tutaj jest bardzo mała ta optyka. Ja to tą kamerę rozbierałem. Jeżeli chodzi o długość, no to widać, że Sony jest dłuższa, ale oczywiście jest cieńsza, no i tym tutaj też wygrywa. No i dobra, powracając do naszej kamerki. W samej kamerze po włączeniu widzimy, że mamy tutaj wyświetlacz monochromatyczny, czyli czarne kolory są tylko wyświetlane, tak więc taki informacyjny. Tutaj mamy wszelkie informacje, co działa, co nie działa. Jeżeli chcemy oglądać na żywo, czy też przeglądać wideo, które nakręciliśmy, no to musimy posługiwać się pilotem, który no gdzieś tam mam schowany, bo tak naprawdę podczas kręcenia nie używam go. Jest tu taki trochę dodatkowy bajer. Plus także no, w przypadku sparowania bateria działa krócej. Także tak naprawdę w praktyce wychodzi na to, że tego pilota nie użytkuję. Ok, przyjrzyjmy się temu, co tutaj mamy. Tutaj mamy pokazane wszelkie statystyki na temat naszej kamery. Przede wszystkim tutaj mamy baterię w prawym górnym rogu. Sygnał GPS, no jak widać jestem w budynku, więc nie jest złapany. Czy Bluetooth jest włączony, czy Wi-Fi jest włączone. Jakość filmu, czyli HD 60p, 60 klatek na sekundę. Dalej stabilizacja aktywna, czyli ta najlepsza. Stabilizacja hardware'owa. Ile filmu pozostało? Godzina, 20 minut. No, to z uwagi na wybraną jakość, jest to karta 32 giga. No, także godzina 20 na karcie 30, 32-gigowej. W praktyce zapewne wyjdzie troszkę więcej, więc około godziny 30-40 minut może byśmy nagrali. Dalej mamy wybrany tryb, czyli no po prostu filmowanie. No, kamera oczywiście wyłącza się po 60 sekundach nieaktywności. No i dalej mamy kąt, jaki został wybrany. Oczywiście to wszystko możemy zmienić w opcjach, czyli tu mamy tryb nagrywania. Tryb nagrywania, czyli tak, filmy, zdjęcia. Tutaj chyba cykliczne. Aha, cykliczny film. Tutaj na żywo. Film na żywo, czy też zdjęcie na żywo. Dokładnie nie wiem, na czym to polega. Aha, tutaj jest cykliczny film. No a tutaj cykliczne zdjęcia będą, tak? Czyli no, cykliczny film na przykład. Tym oczywiście zatwierdzamy, tak? No i mamy nieskończone. I teraz po prostu będą starsze filmy będą kasowane, a nowe będą nadpisywały te starsze. No ja wolę coś takiego aktualnie. No tak, żeby w razie czego zachować, jeżeli coś tam nagram. Dobrze. Tutaj mamy dalej opcje, czyli wybieramy rozdzielczość, ilość klatek na sekundę, strumień bitowy, jakość filmu HD. To jest najbardziej optymalna opcja, sądzę. Jeżeli bym miał większą kartę, to bym nagrywał 4K, no ale godzina filmowania to i tak jest mało, tam półtorej godziny to i tak jest mało, na przykład jeżeli jeździ się motocyklem, tak jak ja. Dalej mamy MP4, ale to jest gorsza jakość od tego HD. Dlatego ja zostawiam HD. Tryb stabilizacji. Aktywna, standardowa, wyłączona. Kąt. No, mam najszerszy, żeby było wszystko widać. Powiększenie. Niepotrzebne, bo to i tak cyfrowe. Obrót kamery. Czyli jeżeli nagrywamy tak i film jest normalny, w sensie, no, tu jest horyzont, tam jest ziemia, tam jest ziemia. Tam jest niebo u góry, no to jeżeli mamy tak kamerkę, to wtedy po włączeniu tej opcji film będzie nagrany od razu obrócony. Tutaj mamy naświetlenie, tak, sceneria, czyli normalna, podwodna, balans bieli, automatyczny,
Tryb kolorów. Naturalny i vivid. Vivid to takie kolory bardziej pełne. No oczywiście jest to pewien post-processing, ale wygląda no trochę bardziej tak żywo, kolorowo. Mikrofon, czy jest włączony, czy jest wyłączony. Tutaj mamy redukcję szumu mikrofonu. No i powrót. To by było na tyle. Tutaj możemy sobie puścić właśnie tak jak wspominałem wcześniej obraz za pomocą kabla HDMI na jakiś monitor. Gdyby był podłączony, to wtedy można by było podglądać. Dalej mamy kolejne opcje. Tutaj mamy tryb samolotowy, Wi-Fi, tryb Wi-Fi mocniejszy. Czasem na tym trybie faktycznie pilot nie może znaleźć kamerki, no ale przynajmniej bateria jest oszczędzana, a bateria jest tutaj, no według mnie jest trochę minusem takim, tak? No ale o tym może trochę później powiem. Bluetooth czy włączony, parowanie z pilotem, GPS, formatowanie karty, tryb TC-USB. Tak naprawdę nie wiem do końca, co te opcje oznaczają. Tu mamy off, on. Też nie wiem, czym jest ta opcja. Jeszcze jej nie używałem. Tutaj prawdopodobnie w jaki sposób jest przekazywany przez kabel HDMI obraz. USB czy włączone, czy dźwięki są włączone, bo kamera może wydawać dźwięki w momencie, kiedy klikam te przyciski. Głośność tutaj jest, no ale jako, że mam wyłączone, no to nie ustawię. A dobra, to jest głośność, a to jest tryb dźwięków. O, to jest głośność dźwięków, to jest tryb. Nie, sorry. Tak, to jest głośność dźwięków, tutaj jest ilość diod przy nagrywaniu. Trzy diody, jedna dioda wyłączone. Ustawiłem sobie optymalnie na jedną. To jest bardzo fajna opcja. Czy przycisk REC od razu włącza kamerkę i włącza nagrywanie, więc nie musimy wciskać tu i potem tutaj i czekać, tylko wystarczy od razu wcisnąć to i nie martwimy się o nic. Automatyczne wyłączanie po 60 sekundach, tak jak wspomniałem wcześniej, no i tryb NTSC czy też PAL. Czas letni, strefa czasowa. Teraz to jest tak. Aha, ustawienie zegara, strefa czasowa, czas letni. Wersja oprogramowania, reset wszystkiego i wstecz. Więc z grubsza to by było na tyle, co mamy w tej kamerce. No bardzo prosta obsługa tam. Wystarczy raz czy dwa użyć, no i już tam prawdopodobnie załapiemy. Jak chcecie zobaczyć, jak działa ta opcja, o której mówiłem, no to proszę bardzo, tutaj wciskam. Widzieliście, to jest przycisk nagrywania, tylko go wcisnąłem. No i od razu już film jest nagrywany. Tutaj ta dioda sygnalizuje, ta nie sygnalizuje i nic innego nie sygnalizuje, ponieważ właśnie, jak widzieliście, ustawiłem, aby jedna dioda sygnalizowała. No także tak to, tak wygląda ta opcja. Już mamy godzinę 19 minut. Cześć, witajcie ponownie. Otóż, tak jak powiedziałem, że nakręcę jakiś filmik na zewnątrz, pokażę Wam przykłady, jak nagrywa ta oto kamerka. No to właśnie jestem tutaj w takim miejscu, dość spokojnym. No i mogę Wam pokazać przykłady, jak to nagrywa z ręki. Jeżeli chodzi o przykład z jazdy na przykład motocyklem, no to właśnie Wam pokażę, jak do tego miejsca dojeżdżałem, jak to wygląda. No niestety trafiła mi się dzisiaj
dość angielska pogoda, dlatego też będę się trochę streszczał. No, z cukru nie jestem, ja się nie rozpłynę, ale nie chcę, żeby mi tutaj na przykład aparat zamógł w tym momencie, kiedy go trzymam. Sama kamerka nie jest w pełni wodoodporna. Sama kamerka ma, o ile się nie mylę, IP67, czyli to jest odporność na deszcz, czyli takie warunki jak tutaj. W pełni wodoodporna jest dopiero w tym case. No ale teraz, żeby Wam pokazać z ręki, jak to wygląda, no to ja kamerkę wyjmę. No i zrobię przykładowy filmik, pokażę, jak to wygląda. Będziecie mogli to porównać na przykład z tym aparatem. Ten aparat ma już kilka lat, bodajże 7, 8, także to jest ten aparat, który może nagrywać w HD. Dobra, no to przechodzę do kamerki i za chwilę nakręcę jakiś materiał i zobaczymy, jak to wygląda. No, okazuje się, że kamerka cały czas nagrywała, no dlatego okej. No także tak wygląda film nagrywany z ręki. Ja sobie tutaj chodzę, to jest mój motocykl. Może zrobię takie wokoło przejście. Bardzo fajny motocykl, może jak kiedyś będę miał czas, to zrobię filmik, w którym pokażę, w którym zrecenzuję go. Ja teraz jestem za kamerką, mikrofon jest z przodu, także zobaczymy, jak to będzie słychać. No to tak wygląda film kręcony z ręki. Jest dzisiaj dość mgliście, szczerze powiedziawszy, nie wiem, co to tak naprawdę jest, czy to połączenie smogu, mgły, no ale za dużo nie widać, jeśli chodzi o daleki dystans. Tutaj mamy taki piękny samochód, którym prawdopodobnie ktoś przyjechał sobie tutaj, kiedy było późno, no i chciał driftować, a skończyło się to, jak skończyło. Nie wiem dokładnie, na którym słupie, albo na jednym z tych betonowych płyt. Betonowych przedmiotów. No, także tak to wygląda. Może jeszcze parę ujęć z bliska. Już nawet pająki zaczęły robić pajęczyny. No ale jak się ma, to się można powygłupiać. Jak kogoś stać, albo nawet jak kogoś nie stać, tylko wtedy to jest dość bolesne. No dobrze, tutaj mamy jakiś samochód, który nam jedzie. Także tak słychać audio i tak wygląda wideo. Ciekawe, jak wygląda ta stabilizacja w przypadku, jak się idzie. To już będziecie mogli zobaczyć na filmie. Może jeszcze parę ujęć z bliska. Jak wiem, muszę pojechać na myjnię. Aczkolwiek już teraz jest dość późno. Już mamy jesień. Są dość deszczowe, zimne dni. Więc tak naprawdę jeden przejazd motocykla i bardzo prawdopodobne, że on będzie brudny. No ale od czasu do czasu warto też go umyć. Jako że to jest action cam, no to nie spodziewam się, że tutaj będą jakieś zapierające dech w piersiach ujęcia, czy też bardzo dokładny obraz. Prawdopodobnie tych kropelek nie będzie widać. Okej, no to tyle, jeśli chodzi o ujęcie z ręki. No, reszta to już będą przykłady, jak jeżdżę na motocyklu głównie, no bo nic innego nie zdążyłem do tej pory nagrać. We'll be right back.
No dobrze, już powróciłem do domu. Mogliście zobaczyć przykłady, jak wyglądają filmy nakręcone tą kamerką. Głównie z jazdy motocyklem, ale też materiał, który dzisiaj przy tej pięknej pogodzie nakręciłem. No i tutaj mamy samą kamerkę. Już widzieliście ją, już mogliście zobaczyć. Tak jak wspomniałem, a wcześniej o tym nie powiedziałem, wspomniałem podczas chodzenia, sama kamerka też ma jakąś tam wodoodporność. Widzicie, tu na przykład jest uszczelka, tak? Na tym. Tak samo jak otworzymy, tu trzeba odblokować. Tu otwieramy klapkę. Jak otworzymy klapkę, no to tutaj też jest uszczelka, więc sama kamerka także ma pewną wodoodporność, ale jest to wodoodporność, jest to odporność na ochlapania, odporność na deszcz i tak dalej. Nie ma żadnej gwarancji na to, że urządzenie zanurzymy. No w ogóle też nie mamy gwarancji, w sensie tracimy gwarancję, jeżeli zalejemy urządzenie, jeżeli urządzenie nam się zaleje podczas używania wodoodpornego case'u. No ale jest to bardzo dobre zabezpieczenie i po prostu sami podejmujemy ryzyko, kiedy decydujemy się nurkować z kamerką, tak? Jeżeli chodzi o zestaw, no to mamy tutaj wszelkie akcesoria. Tutaj jest ten pilocik, o którym wspominałem, ale tak naprawdę ja go nie używam. Szczerze powiedziałbym, że strona funkcjonalna jest dość niska, a tak naprawdę jest to tylko bajer. To znaczy, no ja do tej pory nie miałem okazji go użyć, no bo nagrywanie włączam i nie potrzebuję podglądu, nie potrzebuję widzieć tego, a dzięki temu też bateria starcza na trochę dłużej. No, reszta akcesoriów możecie tutaj zauważyć, tutaj położyłem co po niektóre. Tak naprawdę samo odpakowywanie, unboxing już robiłem i mam tutaj film na kanale. Jeżeli Was to ciekawi, no to tutaj zamieszczam link, możecie kliknąć, przejść, zobaczyć, co mamy w zestawie. Zestaw ogólnie mamy w takim opakowaniu, oto i to jest mniejsze opakowanie, tak, to jest zabezpieczające tam do przesyłek i tak dalej. No ale sam unboxing, no to już możecie zobaczyć na kanale, to odsyłam Was do filmu. Tutaj mam też wodoodporny case. No, jeżdżę z tym wodoodpornym case'em, no bo tak naprawdę na motocyklu, po pierwsze, to nie jest zaczep od Sony, to jest zaczep od GoPro, SJ-cam i tak dalej. Dlatego też nie ma pewności, że to będzie bardzo dobrze trzymało. No, a w motocyklu są dość duże przeciążenia, więc zawsze może coś się stać, tak? Zawsze mogę uderzyć i te zaczepy mogą się pourywać. Tutaj też mam takie zabezpieczenie, w przypadku gdyby no jednak ten zaczep właśnie zawiódł, no to tutaj mam naklejkę, do której jest przyczepiony taki zatrzask. Całość zakleiłem, w cudzysłowie, metodą żółkojepczą, zakleiłem taśmą, ale tylko i wyłącznie, bo zobaczcie, to jest solidne, tak? I w momencie, jak spadnie mi kamerka, no to na tyle, co wyhamować, zatrzymać się i tak dalej, to sądzę, że to starcza. Ale chodzi o to, że tutaj jest ten metalowy zaczep, który no, podczas jazdy po prostu cały czas tłukł w kask i to nawet wyłapywał mikrofon kamerki. No dlatego też tak na szybko po prostu ja sobie to przykleiłem. Wiem, że mógłbym poszukać innego rozwiązania, ale na daną chwilę jest w porządku. Nie tłuczę to w kask i żadne dźwięki się nie nagrywają. Sam wodoodporny case jest w porządku. No do tej pory nic. Kamerce się nie stało, no, ale nie robiłem ujęć podwodnych, więc no w zasadzie jeżeli o to chodzi, to się nie wypowiem. Ale sądzę, że będzie jeszcze okazja, więc może coś tam tą kamerką nagram. A nawet na pewno. Ja do kamerki sobie kupiłem, to znaczy użyłem w zasadzie, pokrowiec, który już używałem do SJ-cama. To są wszystkie akcesoria. Tutaj trzymam wszelakie, no jak widzicie, zaczepy. Tu również zaczepy, nawet jest śrubokręt. Jest bardzo fajny śrubokręt akurat do przykręcania tych zaczepów, gdyby któryś tam nie trzymał odpowiednio mocno. Tam też instrukcje sobie wsadziłem, czasem coś można doczytać. No i kolejne zaczepy. No tu, i tutaj oczywiście wchodzi kamerka i wszelkie tam akcesoria typu pilot. Tu trzymam. No i tak to wygląda.
Jeżeli chodzi o ten pilot, no to mogę Wam pokazać, jak to wygląda. No tu go włączamy. Nawet nie wiem, czy on jest... OK, jest jeszcze naładowany, ale naprawdę ja go nie używam. Kamerkę też włączamy. Oj. No. Kamerkę włączamy. No i czekamy, powinien zaraz być obraz. Tylko właśnie ten pilot też ma taki minus, bo czasem po prostu nie łapie sygnału i czasem się nie łączy z kamerką. OK, mamy obraz. Jest w miarę szybki, w miarę dobrze jest pokazywany, prawie że na żywo. No jest tam jakieś opóźnienie, tak? Ale jest to, powiedziałbym, prawie że na żywo. No, no i oczywiście pilotem możemy włączyć nagrywanie. Wszystko widzimy. To mój aparat. Możemy co tu jeszcze? O, pilot właśnie się przyciemnił, może tak to nazwę. Tutaj, no jak widzimy, podczas nagrywania te przyciski nie robią nic. Tu mamy menu, zobaczmy. Mogę wejść w ustawienia. Wyłączanie ekranu prawdopodobnie. Odbicie chyba ekranu. No o, spróbuję tak, żebyście widzieli. Obrót ekranu, jakieś naświetlenie, tak? Oj. No, widzicie. No tak, jasność, kontrast, tak. Czas, strefa czasowa, czas letni, data, wersja oprogramowania 2.0, reset ustawień i powrót. No to by było na tyle. To jest prawdopodobnie rozłączenie, ale tego bym nie chciał. No i koniec nagrywania. Film został zapisany. I teraz mamy tutaj więcej opcji, ale te opcje wszystkie są ograniczone. Tryb nagrywania wybieramy, czyli film na przykład. No te tryby to już wcześniej pokazywałem, to jest to samo. Ustawienia to samo co w kamerze. To prawdopodobnie jest podgląd naszych filmów. Tak, to jest podgląd naszych filmów. To są opcje filmu. Możemy go tam usunąć i tak dalej. Teraz przejście do kamery ponownie, czyli mamy te opcje, które były. Ustawienia kamery, to są bardzo podobne preferencje, które pokazywałem na monochromatycznym ekranie naszej kamery. Ustawienia pilota, czyli to, w co wszedłem przed chwilą. No i rozłączenie. Jest tych opcji trochę mniej, no ale jakieś tam podstawowe, główne mamy. No i to by było na tyle, tak? To jest ten pilocik. Ale tak naprawdę ja z niego nie korzystam. Właśnie, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która prawdopodobnie by Was interesowała, czyli czas pracy na baterii. No bo w tego typu kamerach to jest dość ważne. Takie action camy to chcielibyśmy po prostu włączyć i chcielibyśmy, żeby nagrywały. Więc czas pracy na baterii ze sparowanym pilotem to, powiedziałbym, około godziny 20. Nie mierzyłem tego oczywiście, ale tak około godziny 20 nagrywania. Bez sparowanego pilota około godziny 30-40 góra. Oczywiście ja mam włączone Wi-Fi, włączony GPS i włączony Bluetooth. Sądzę, że bez tego wszystkiego pewnie by to wyniosło ponad 2 godziny. Także czas pracy na baterii jest, no nie jest długi. No nie jest długi, bo no taki action cam fajnie jakby nagrywał no dość długo, żebyśmy nie musieli się martwić o ładowanie tego co pół dnia, co jedną, drugą dnia. Jak gdzieś wychodzimy jeździć na motocyklu, czy pojeździć na desce, na snowboardzie, no to ten sport, takie sporty uprawiamy dość długo. No. Nikt nie wchodzi na przykład na snowboard po to, żeby jeździć przez półtorej godziny, no, tylko na przykład wyżyć się 3-4 godziny, potem obiad i potem znowu jeżdżenie albo przerwa kilkugodzinna, ale wieczorem też jeżdżenie. Dlatego też fajnie, jakby tego typu kamery trzymały dość dłużej jednak.
No ale z czasem to się pewnie poprawi. Oczywiście możemy tutaj podłączyć zasilanie, jednakże no nie w case wodoodpornym, dlatego muszę znaleźć jakąś alternatywę, ale nie mamy żadnej alternatywy w zestawie. No oczywiście mogę podpiąć tak kamerę, ale jest to ryzykowne i na przykład na motocykl nie chciałbym, bo w przypadku gdyby zawiodły te moje piękne zaczepy, no to no kamerka by była prawdopodobnie na wyrzucenie po upadku z motocykla, a jak jest w tym case wodoodpornym, to ma szansę przeżyć. Case może się rozwalić, może się poobijać, ale kamerka prawdopodobnie nie byłaby uszkodzona. Jeszcze mamy możliwość podłączenia mikrofonu, ale tego też nie miałem okazji sprawdzić do tej pory. Mam mikrofon w kasku, ale właśnie nie mogę go podłączyć z racji tego, że no jeżdżę z tym case'em wodoodpornym, więc nie ma jak, po prostu nie ma szans. Szkoda, że tu nie ma żadnej przewidzianej klapki, którą można po prostu sobie otworzyć w momencie, kiedy ktoś no, chciałby tutaj podłączyć mikrofon. Ale może w kolejnych wersjach to zostanie w ten sposób zrealizowane. Sądzę, że to wszystko w tym filmie. Dzięki Wam za uwagę. Gdybyście mieli jakieś pytania na temat kamery, zapomniałem o czymś i tak dalej, to pytajcie w komentarzach, ja bardzo chętnie odpowiem. Dzięki za uwagę. Myślę, że pomogłem Wam w podjęciu jakiejś decyzji. Ja porównywałem to ze wszystkimi innymi kamerkami, tymi no, lepszymi na rynku, typu GoPro Hero 5. I wydaje mi się, że to jest najlepszy wybór. Jakby podsumowując z zakupu, ja jestem zadowolony. Oczywiście mam jeszcze też kamerkę SJCAM M10 i jak będę miał możliwość zamontowania tego na jakimś kiju, tak żeby porównać jedną i drugą kamerkę, jak nagrywają obok siebie, no to z pewnością to zrobię i pokażę Wam przykład takiego filmu. A na dany moment to by było wszystko. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć. Thank you.